Poprosimy teraz na scenę, poprosimy o zabranie głosu premiera kraju związkowego Saksonia, pana Stanisława Tillicha. Pan Stanisław Tillich, wielkie brawa. Szanowny panie premierze Mazowiecki. Sehr geehrter Herr Minister, Premierminister Mazowiecki. Szanowny panie marszałku Łapiński. Sehr geehrter Herr Marszał Łapiński. Sehr geehrter Ministerpräsident Christian Wulff. Szanowny panie premierze Wulffie. Szanowny panie a panowie. Sehr geehrte Damen und Herren. Bardzo się cieszę, że jestem razem z państwem tu w Czyżowie. Tak niezmiernie ważnym miejscu dla historii polsko-niemieckiej. Ich freue mich sehr, dass ich hier an dem besonderen Ort in Kreisau sein darf, einen besonderen Ort für die deutsch-polnische Geschichte. Meine sehr verehrten Damen und Herren, für Polen und Deutsche ist das Jahr 2009 ein ganz besonderes. Panie panowie, rok 2009 jest dla Niemiec i Polski bardzo ważnym rokiem. Vor zwei Tagen haben wir in Berlin das Jubiläum des 20. Jahrestages dessen gefeiert, dass die Menschen im Osten Deutschlands die Mauer vom Osten Deutschlands zum Einsturz brachten. Przed kilkoma dniami mogliśmy w Niemczech obchodzić wielką, wspaniałą rocznicę, że ludzie z terenów wschodnich Niemiec mogli nareszcie być w obrębie, w krajach wolności. Aber im August 2009 wurde in Polen ein Ministerpräsident gewählt, der zum ersten Mal im Osten Europas ein Nicht-Kommunist war. Sie, Herr Mazowiecki, das war ein entscheidender Impuls auch für die Menschen im Osten Deutschlands. W 80. roku została wybrana na premiera, pierwszego premiera wolnego kraju, pierwszego premiera w ogóle w bloku wschodnim, bardzo ważna osoba. To pan, panie premierze Mazowiecki. Diese Tatsache, dass damals im August 89 ein Ministerpräsident in Polen gewählt wurde, hat den Mut der Menschen im Osten Deutschlands vervielfacht. Sie sind auf die Straße gegangen und haben um ihre Freiheit, so wie die Menschen in Polen gekämpft, im Oktober 1989 in Dresden und in Leipzig und dann fiel im November, am 9. November in Berlin die Mauer. Panie premierze Mazowiecki, sam fakt tego, co się zdarzyło w sierpniu przed 20 laty, to było bardzo szczególne zdarzenie, ponieważ dało ono otuchę i odwagę ludziom, którzy walczyli później w Niemczech Wschodnich o swoją wolność, która mogła mieć miejsce, która mogła zaistnieć w listopadzie, 9 listopada. Dass Helmut Kohl am 9. November in Polen war, bei Ihnen in Warschau, war kein Zufall. To, że Helmut Kohl był u Pana w Warszawie, to nie był przypadek. Helmut Kohl hatte erkannt, dass genau diese Tatsache hier in Polen für die Deutschen einen gewaltigen Impuls bedeutete für die Wiedervereinigung Deutschlands. Und deswegen meinen herzlichsten Dank an unsere polnischen Nachbarn, die letztendlich mit dazu beigetragen haben, dass ich heute als sächsischer Ministerpräsident, als frei gewählter sächsischer Ministerpräsident vor Ihnen stehen darf. To, co się działo w Polsce, było bardzo ważnym impulsem, które przyczyniło się do tego, że Niemcy później odzyskały swoją wolność, czy w ogóle myślały, że mogą tę wolność odzyskać. I te działania Polaków przyczyniły się także do tego, że nie tylko jesteśmy wolnym państwem, ale nawet do faktu, że ja dzisiaj mogę przed państwem przemawiać jako premier. Ich war vor 20 Jahren noch nicht hier dabei bei der Versöhnungsmesse in Kreisau, aber alleine heute das Erlebnis zeigt, dass diese Versöhnungsmesse das Miteinander der Deutschen und der Polen möglich gemacht hat, dass es zu einer Versöhnung gekommen ist. Samo to wydarzenie tej mszy pojednania, które miało tu miejsce 20 lat temu, ja na tej mszy nie mogłem być, ale jest to bezsprzeczny fakt, który pozwala nam zrozumieć, że Polacy i Niemcy mogą współistnieć ze sobą. Es war die Möglichkeit der Wiedervereinigung Deutschlands eröffnet worden, aber auch die Europas. Została stworzona w ten sposób możliwość do wspólnego, do zjednoczenia nie tylko Niemiec, ale całej Europy. Jeder in diesem Raum weiß, dass vor 1989 es eine verordnete, durch die Kommunisten verordnete Freundschaft gab. Damals gab es einen einzigen Grenzübergang von Sachsen nach Polen. Heute gibt es eine Vielzahl, ich glaube mehr als 10 Grenzübergänge über die Neiße, die uns, das heißt die Wojewodschaften Niederschlesien, aber auch Zielina Góra und Sachsen verbinden. Tak jak Państwo wiecie, przed 89 rokiem była narzucona nam ta nasza przyjaźń i w ramach tej narzuconej przyjaźni mogliśmy
spotykać się ze sobą tylko i wyłącznie przez to jedno, jedyne przejście graniczne, które było na Nysie. A obecnie mamy tych przejść ponad 10. To są miejsca, które pozwalają nam przechodzić z Niemiec do Polski i są to miejsca nie tylko oczywiście na obszarze tutaj na granicy saksońskiej i Dolnego Śląska, ale także oczywiście na całej granicy między Polską a Niemcami. Diese Brücken über die Neiße, diese Grenzübergänge, das möglich werden, dass sich Menschen begegnen, ist das Wichtige und das ist auch, glaube ich, damals eines der Signale dieser Versöhnungsmesse gewesen, dass die Menschen sich jetzt begegnen sollen, ohne Vorurteile, aber im Bewusstsein ihrer Geschichte, aber mit dem Blick, mit dem klaren Blick in die Zukunft. Bardzo ważne są te przejścia graniczne, te mosty, które powstały, ponieważ dzięki temu ludzie mogą się spotykać i mogą patrzeć, wspominać nie tylko przeszłość, ale patrzeć w jasną przyszłość. Heute planen wir gemeinsam Straßen zwischen Sachsen und Polen und Tschechien. Wir beheben gemeinsam Umweltprobleme. Wir schaffen Vorkehr für Hochwasserereignisse. Die Schüler von mehr als 85 Schulen in Sachsen pflegen eine Partnerschaft mit niederschlesischen Schulen. Die Kulturschaffenden tauschen sich zwischen Breslau und Dresden aus. Und letztendlich auch die Studenten bzw. die Hochschulen arbeiten eng zusammen. To, co mnie bardzo cieszy, to są nasze wspólne działania w zakresie infrastruktury drogowej, w zakresie ochrony środowiska, a także w zakresie wymiany młodzieży. Szczególnie cieszy mnie także to, że intensywna jest współpraca na poziomie uniwersyteckim i to, co do tej pory na tym obszarze zdziałaliśmy. Und ich freue mich, dass es so gut wie kein Hindernis mehr gibt für die Zusammenarbeit zwischen Polen und Sachsen bzw. Polen und Deutschland. Wenn es eins noch gibt, dann ist es die Sprache, weil unsere Nachbarn in Niederschlesien sprechen in der Regel viel besser Deutsch als die Sachsen Polnisch sprechen. Tak jak ze swojej strony chciałbym zaręczyć i to, co mnie bardzo cieszy, nie ma już tak naprawdę barier, które ograniczałyby nasze współdziałanie, naszą współpracę. Jedyna bariera, która jeszcze do tej pory może się pojawić, o której tu mógłbym wspomnieć, to jest to jednak jeszcze bariera językowa. Natomiast muszę stwierdzić, że więcej Dolnoślązaków mówi po niemiecku niż Saksończyków po polsku. Aber ich kann unseren Nachbarn versprechen, wir haben die Bitte, dass wir besser und schneller Polnisch lernen, wohlverstanden und haben in den letzten 7 Jahren die Anzahl der sächsischen Schüler vervierfacht, die mittlerweile Polnisch lernen. Und ich bin zuversichtlich, dass die nächste Generation auch die letzte Hürde dann überwunden hat, indem sie sich entweder Deutsch oder Polnisch miteinander unterhalten kann. Zrozumieliśmy, jak istotny jest fakt komunikacji wzajemnej i chciałbym powiedzieć, że w ciągu ostatnich kilku lat wzrosła 4-krotnie liczba uczniów uczących się w Saksonii języka polskiego. I wydaje mi się, że w ten sposób dla przyszłych generacji zostanie zniesiona ta ostatnia bariera w naszej wzajemnej współpracy. Aber wir werden am 1. Dezember 10 Jahre unserer Partnerschaft der Wojewodschaft Niederschlesien mit dem Freistaat Sachsen feiern. An diesem 1. Dezember werden wir noch die Dolmetscher benötigen. Zumal wenn sie so hübsch sind wie meine Dolmetscherin jetzt, macht das auch Sinn. Und ich glaube, wir werden damit letztendlich auch die Weichen stellen für eine weitere gute Partnerschaft. 10 Jahre ist ein Erfolg. Die weiteren 10 Jahre, das ist eine gute Zukunft für uns gemeinsam. Herzlichen Dank. Szanowni Państwo, 1 grudnia będziemy obchodzili partnerstwo, nasze 10-letnie partnerstwo, które Wolne Państwa Saksonia ma z Dolnym Śląskiem. I mam nadzieję, że przy wsparciu tłumaczy będzie ta nasza współpraca dalej się układała bardzo dobrze. Dziękuję bardzo.